Hello, cześć, siemano wszystkim, z tej strony Pitoraz i to jest kolejny odcinek z OMSI 2 i dzisiaj sobie pojedziemy Noplanem N4016 na mapie fikcyjne Pomorze, na tej linii miejskiej. Zobaczymy, jak nam pójdzie, bo generalnie będę jechał pierwszy raz od dłuższego czasu, ponieważ na tej mapie już od dłuższego czasu nie jeździłem w ogóle. Zobaczymy w ogóle, co mi z tego wyjdzie. Więc kto wie, wie, ten wie. Włączamy silniczek. Bieg, odciągamy hamulec i zamykamy drzwi. Dobrze, czy nic nie jedzie? Oto jest pytanie. Nic nie jedzie. Dobrze, to udajemy się w naszą magiczną podróż krainę przyjaźń i liberandisz, jak ja to ostatnim czasem powiadam. Ja sobie trochę grę ściszę w słuchaweczkach, żeby nie miał za głośno. No i tak. I co ja mam generalnie wam do powiedzenia w dzisiejszym odcinku? Na początek chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich użytkowników, którzy znajdują się na grupie facebookowej OMSIM. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. I co tu jeszcze? I teraz tak, i teraz w tym momencie jest tu takie moje małe pytanko. Ponieważ, jakby to powiedzieć, brakuje im, zaczynają się powoli kończyć pomysły na filmy z OMSI. I tu w tym momencie zwracam się do was. Napiszcie mi w komentarzach, z jakiej mapy powinienem nagrać i jakim pojazdem. No, możliwie jak najlepszej jakości to musi być mapa i pojazd. I postaram się do was jakoś po prostu dostosować i tyle, no. Zobaczymy, dobrze, podjeżdżamy sobie na pierwszy przystaneczek. I dlaczego generalnie Neoplan? Dlatego, że po pierwsze dawno nim nie jeździłem. To po pierwsze, po drugie... No, drzwi poproszę zamknąć. Dziękuję. I jedziemy. Po drugie, może być dość ciekawie, ponieważ ta mapa jest dosyć ciasna w pewnych momentach i to jest, tym autobusem może wyjść to dosyć ciekawie. Choć zobaczymy. Nie włączam zapowiedzi głosowych, ponieważ to nie ma najmniejszego sensu dla mnie. Nie pamiętam, jakie to jest ograniczenie prędkości. No nic, no mówię się, trudno, zobaczymy później. W późniejszym czasie trochę serczeczkę sobie przytepniemy ładnie, bo czemu nie? Kto mi zabroni? Kto Boga temu zabroni przecież? Na osia można cisnąć ile się podoba, że to jest niezniszczalny autobus, tak samo jak Ikarus. Dobrze, kolejny przystanek. Ale tym autobus jest... Nie mogę wyczuć szerokości w nim, po prostu jest dla mnie troszeczkę za szeroki. Albo mi po prostu przeszkadza ta kasa, po prostu ona mnie denerwuje. Bo nie widzę za bardzo w tym przez to, w którym miejscu jest ten krawężnik. Dobrze, i jedziemy dalej. Nie wiem, jakie to są nazwy przystanków. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ale na pewno wam powiem, że na pewno w postprodukcji stworzyłem ponownie tablicę Pixela, która w tym momencie wam się wyświetla tutaj na górze. A przynajmniej mam taką nadzieję, że się wyświetla i wpadła na ten genialny pomysł, żeby ją po prostu zastosować. Nie ma tak mówić o swojej osobie, w przyszłej osobie. Buja! Zielony, dziękuję. Miło. Widzicie, lubią mnie. I to tak w miarę punktualnie jesteśmy, więc jest naprawdę propsy są. Jest naprawdę super. Mi się mega podoba. Miejsce tutaj troszeczkę właśnie tak... Może nie przydepniemy, bo tu widzę, że nam międzyczas się zwiększa niepotrzebnie. W sensie mamy większe przyspieszenie, czego ja bym za bardzo nie chciał. No ale tu widzę, że nieważne jaką prędkością pojadę, to chyba i tak
będę miał większe przyspieszenie, więc no dobra, no musi, trudno, mam nadzieję, że to przy następnych przystankach po prostu się zniweluje, wyzeruje i będzie idealnie na 100 sztuk. Dobrze, i tutaj mamy taki ciekawy przystanek. Ciężko mi go określić czasami, ale on jest trochę ciasny. Na pewno walnę jedną krawężnik. Albo nie jebnąłem. Święto, kurde. Święto, święto, święto. Niestety w tym autobusie mam... Jest inna chyba klawiszologia troszeczkę, ponieważ muszę na klawiaturze włączyć ciepły guzik. Do końca nie wiem dlaczego. Dobra, wjeżdżam, póki sam tu nie wyjechali. O... Muszę... Tego, bo muszę troszeczkę się wypuścić. Żeby nie jebnąć o krawężnik. Właśnie. No ja mówię, że ja nie mogę wyżyć w tym autobusie długości, szerokości, nie mam do tego pojęcia dlaczego. Ale no mówi się trudno, no... No co zrobię, no nic nie zrobię. No. Jest to... Dosyć... Na tej mapie w sumie, na tej linii, w sumie bardzo dużo jeździłem w przeszłości. O, ładnie pan przepuścił, propsy, propsy. Dobrze. Już jesteśmy po połowie drogi, albo nawet mniej. Więcej znaczy się, bo my tu skręcamy za chwilę, tylko tu mamy na razie przystanek jeszcze. I to właśnie żaden bez helperów, czyli ja po prostu jeden na tak zwanego czuja. Zobaczymy, ile z tej trasy po prostu pamiętam. I mam nadzieję, że nie zrobię takiego faila, że pojadę prosto, a nie skręcę tak jak ostatnio na odcinku. Ale no... No zdarzyło się, no i tyle, no każdemu mogło się zdarzyć. Dobrze, czy ktoś mnie łaskawie ładnie przepuści? O, to jest pytanie na śniadaniu. O, tu pan mnie ładnie przepuścił. Dobrze, i my tutaj skręcamy, chyba że coś popierdzieliłem. Ale chyba nie popierdzieliłem. A przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, 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 zobaczymy. Ten odcinek ogólnie będzie krótki, bo dosyć to jest jednak krótka linia. I tyle. A ogólnie jedziemy w barwach poznańskich. Nie wiem, jakoś tak sobie wybrałem. Tak sobie postanowiłem. Nie wiem, czemu to jest znaczek ZF-a, skoro jadę z Wojtem. Ale no, nic nie mówię już. O, tutaj tak samo, to jest znaczek ZF-a, ja wziąłem Wojta, nie? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, zielone mamy. Możemy jechać w dalszą podróż. I skręcamy sobie ładnie. Ja płynąłem w jakąś dziurę 7 ton. Nie wiem, ile ten autobus miał. Nie wiem, że złapałem przepisu. 30 na godzinę. Oj, patrzcie, jak ładnie nam się wyzerowało. Tutaj jednak nie bez powodu jednak tam się jechało szybciej, ponieważ tutaj nam teraz bardzo ładnie się w miarę wyzerowało. Tu mam jechać 30, to będę do tego się stosować. To troszeczkę te samochody ominę, bo widzę, że troszeczkę wchodzą mi w krainie, co nie jest zbyt fajne. Panie, ciśnij malina, ciśnij, ciśnij. Ładne kamienice to są, może chyba se wezmę na projekt Poznań. To nie było w sumie głupie, ale że... Ta, weźmy to się wciśnijmy, bo my musimy to skręcić. To będzie hard. Pytanie na śniadanie, czy ja nie robię... Nie rąbłem, o tych luju. Święto! Tu ktoś wysiada, a to jest przystanek na żądanie. Dobrze, to tego pana, czy tam bądź panią, wypuścimy. Nikt nie... A tam ktoś wysiada. Czemu tu jakiś dzieciak się bawi, kurde? No what the fuck? Jedziemy! Ciśnij malina, ciśnij, bo to troszeczkę pod górkę jest. Mam nadzieję, że jakiś samochód mi tu nie wyrąbie. Z nienacka. Nie, dobrze. Dobrze jest, dobrze jest.
Dobra. Teraz tak, jeszcze wam powiem coś takiego, że na moim kanale komunikacyjnym, czyli Mr. Pito MK, do którego link znajdziecie w opisie, możecie zobaczyć mój najnowszy film z jak wygląda Poznań nocą za okna kabiny motorniczego, że tak nazwę. Mam po prostu dwóch znajomych motorniczych, u jednego byłem, po prostu ładnie sobie to nagrałem. Czy oj, będzie krawężnik, już to czuję. Ty, nie było. Nie było krawężnika! Aleluja, święto, nie? Święto Paschy chyba to jest dzisiaj. A dobrze mi idzie w takim razie. Może nic nie jedzie, a? Dobra, to teraz... No to już będzie łatwiej. To już było łatwiej. I po prostu przyczepiłem sobie kamerę na pulpicie właśnie motorniczego, mojego znajomego motorniczego. No i się nagrało, to możecie zobaczyć efekty, jakie są na tym moim kanale skromnym. No i tyle, oczywiście możecie tam ten kanał również zasubskrybować, będę bardzo wdzięczny. Będę się starał też nagrać linię Transcomu, czyli komunikacji autobusowej gminy Czerwonak. No i oczywiście wszystkie linie tramwajowe w Poznaniu właśnie. I to wszystko za kabiny kierowcy bądź motorniczego. Troszeczkę za wcześnie jesteśmy. O, aż o minutkę za wcześnie, ale powiedzmy, że w tej tolerancji jeszcze się mieścimy, więc tragedii nie ma. Dobrze, i my tutaj z tego co pamiętam skręcamy w lewo, jedźmy póki jest zielone. Jezu, weź tu się zmieść na ten pas teraz. Dobrze, że żadne samochód nie stoi, bo nie mogę tak troszeczkę na chama się wcisnąć, powiedzmy. Ale tu jest strasznie ciasno, bo muszę to przyznać. Tu, ogólnie do ulicy, czy tam pasy ruchu, o, są strasznie ciasne, w ogóle nie są dostosowane do szerokości standardowego autobusu miejskiego. No, ogólnie taka troszeczkę lipa. I już mamy faila, ponieważ nie zwróciłem uwagi na oznakowanie poziome. No niestety, no. I mamy pierwszego faila. Mam nadzieję, że ostatniego. Jednak szczęście nie było z nami dzisiaj. Mówi się trudno. Zdarza się. Zdarza się. Nie namówię, że ja na tej mapie dawno nie jeździłem już i być może dlatego zapomniałem, że to jest taki troszeczkę... A te drzwi są otwarte. I być może właśnie dlatego zapomniałem, że tam jest taki jakby niespodzianka, zasadzka na niedoświadczonych kierowców, nie zwracających uwagi na nic. No i tyle. Ja po prostu możliwe, że dlatego, że się zagadałem. Nie wiem. Kto wie, ten wie. Dobrze, i tutaj mamy takie piękne, niepiękne rondo, którego osobiście nie lubię, bo one wszyscy też jest takie dosyć ciasne, ale powiedzmy, że ono jest ciasne z natury. Bo jest drzewo na środku. A będziemy próbować ładnie się wcisnąć mimo wszystko. No i ładnie wyszło nam to. No i gitara. Jest dobrze. Krawężników żadnych nie zaliczyliśmy na szczęście, więc to jest najważniejsze, bo pomylenie pasa ruchu to w sumie każdemu kierowcy mogło się zdarzyć. W sumie częściej się zdarza pomylenie pasa ruchu niż krawężnik, ale mogę się mylić i my tu skręcamy na ostatni przystaneczek, moi mili państwo. No i tutaj no niestety muszę się wypuścić tak mocniej. To jest taka trochę chamska górka, gdzie w rzeczywistości na pewno by żaden autobus prawdopodobnie nie podjechał. To jest pytanie. Tu? Chyba tu muszę skręcić.
Jeśli dobrze pamiętam. Tak, tu już mi się odświeżyła pamięć. Tutaj trzeba było skręcić. Wszystko jest jak najbardziej poprawne. No. I w tym momencie... O Jezu, ale chamsko stanąłem. I w tym momencie zakończyłem swój kurs. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.